Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Ciekawe, czy to jest prawda o nas. Cały lud słuchał go z zapartym tchem. Czy to jest prawda? Czy kiedy się gromadzimy, rzeczywiście słuchamy Chrystusa z zapartym tchem? Panie, daj mi słowo. Mów do mnie. Przychodzę z moim życiem. Powiedziałeś, że dajesz mi Ducha Świętego, żeby uczynić z mojego życia swoją świątynię, miejsce swojej obecności, moje małżeństwo, moją rodzinę. Ja przychodzę i potrzebuję Twojego słowa, żeby rzeczywiście tak było, żebym był Twoją świątynią, żebyś mieszkał pośrodku tego ludu w moim życiu, żebym był światłem dla tego pokolenia. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Mam nadzieję, że dzisiaj mamy otwarte ucho i chcemy słuchać tego, co Bóg do nas mówi. Dzisiaj słowo mówi o poświęceniu świątyni. Pierwsze czytanie z Księgi Machabejskiej to jest ostatni akt wielkiego powstania Machabeuszy. To jest rok 164 przed narodzeniem Chrystusa, 164. I to jest 25, 9 miesiąca Kislew, to jest mniej więcej grudzień. 25 grudnia, jak słuchamy, to od razu, nie? Nasze uszy się otwierają. Bo Słowo Boże, Pan Bóg robi historię bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjnie. Cała historia od Abrahama, kiedy woła człowieka i potem prowadzi swój lud, wybiera lud i prowadzi, żeby przyszedł, doprowadzić go takiego momentu, żeby mógł uczynić tą jedną rzecz, to znaczy powiązać nas na nowo ze sobą, dać nam życie, żebyśmy byli ludźmi żyjącymi, żebyśmy mieli życie, żebyśmy byli szczęśliwi. I rzeczywiście ta 164 rok przed Chrystusem, oni dokonują poświęcenia świątyni. I ono dokonuje się w taki szczególny sposób, bo odbudowują świątynię, ale muszą na nowo poświęcić ołtarz. Ołtarz, który został zbezczeszczony, bo na miejscu ołtarza uczyniono posąg Zeusa. Jak wiecie, Bóg powiedział, że nie wolno robić żadnych przedstawień Boga. Nie wolno robić, bo do Boga należy świat i jego mieszkańcy. Dlatego, że On wie, że bardzo, Bóg wie, że bardzo łatwo, kiedy uczynimy sobie jakieś przedstawienie Boga, będziemy myśleli, że to przedstawienie jest Bogiem i będziemy próbowali zrobić z tego idola, który by nam służył. Dlatego za Bogiem się idzie. Bóg jest światłem, które nas prowadzi, oświeca nasze życie. Wobec tego trzeba było zburzyć ten ołtarz, który został zbezczeszczony. I oni rzeczywiście rozbierają. Ołtarz jest zbudowany z kamieni. Te kamienie wynoszą poza miasto, poza świątynię. I nie wiedzą, co zrobić z tymi kamieniami, bo one kiedyś były poświęcone. I mówią sobie wtedy, poczekamy, aż przyjdzie prorok. Przyjdzie prorok, to powie nam, co z tymi kamieniami robić. I budują nowy ołtarz. Ale żeby poświęcić ołtarz, jest potrzebna jeszcze jedna rzecz. Tutaj oczywiście nie czytamy całego tego fragmentu, całej tej perykopy, która mówi o poświęceniu, dlatego że liturgiści uważali, że będziemy zbyt zmęczeni słuchaniem Słowa Bożego, dlatego nam dali taki skrót, taki bryk. Ale jak wiecie, przy ołtarzu stała menora. To jest ten siedmioramienny świecznik. Żeby poświęcić ołtarz, potrzeba było 8 dni.
I przy tym ołtarzu stała menora. Problem był taki, żeby menorę zapalić, bo ona się paliła i menora oświetlała ołtarz. Nie? Bo trzeba Boga, który nauczy nas w sposób właściwy składać ofiarę. Nauczy nas, co to znaczy powierzać się Bogu. I to światło było znakiem tego, że Bóg nadaje sens tej ofierze, nadaje sens ołtarzowi. I trzeba było go zapalić, ale żeby użyć i zapalić menorę, trzeba było mieć poświęcony olej. Nie można było tego oleju nigdzie znaleźć. Szukali i znaleźli taką małą butelkę z olejem, który praktycznie wystarczał na jeden dzień. Ale oni modlili się do Boga, bo pragnęli, żeby to uczynić wreszcie, przywrócić na nowo kult w świątyni, żeby móc się tam modlić, żeby można było składać ofiary Bogu. Dlatego użyli tego oleju. I to jest ten wielki cud chanukowy, że ten świecznik palił się przez 8 dni. Przez 8 dni. Tej oliwy wystarczyło, bo przez te 8 dni zdołali wyprodukować nowy olej, nową oliwę, którą poświęcili i potem już mogli używać stale, bo menora się paliła stale w świątyni. I to jest to święto poświęcenia świątyni, święto światła, święto tego wielkiego cudu. Poświęcenie świątyni. Światło rzuca, oświetla ołtarz. I dzisiaj widzimy Chrystusa, który wchodzi do świątyni. Chrystus powiedział o sobie: ja jestem światłem świata. Bo jeżeli rzeczywiście Bóg nie oświetli ołtarza, to możemy zbezcześcić wszystko. Nie potrzebujemy pogan, którzy wtargną, tak jak było w czasie strajków. Na pewno oglądaliście, że wkraczali, nie? Wchodzili do kościołów, robili raban, wyzywali, przeklinali albo pisali po kościele. Myśleliśmy, że to bezczeszczą kościół. Nie, prawdziwie zbezcześcić kościół możemy my. Kiedy przychodzimy tutaj i modlimy się w sposób niewłaściwy, składamy ofiarę w sposób niewłaściwy, sprawujemy liturgię w sposób niewłaściwy. Potrzebujemy tego światła. Dzisiaj Chrystus wchodzi i mówi: ten dom ma być domem modlitwy. Chrystus cytuje tutaj proroka Izajasza, który mówi, że Bóg chce uczynić swoją świątynię domem modlitwy dla wszystkich narodów. I kiedy słucham tego, to od razu przychodzi, kieruje się ku temu słowu Chrystusa, które mówi przy swoim wniebowstąpieniu: idźcie na cały świat, to jest, czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Czyli świątynia ma być miejscem, gdzie będziemy się gromadzić jako uczniowie Chrystusa. Ja myślę, to jest coś, co to Chrystus jako światło dzisiaj czyni, nie? Że interpretuje nam to, że największe zbezczeszczenie, jakie może być Kościoła, świątyni, tej nowej świątyni, tego kultu, że my, będąc tutaj, nie będziemy uczniami Chrystusa. Bo uczeń Chrystusa to jest ten, który, tak jak dzisiaj mówi to słowo, słucha go z zapartym tchem i mówi: Panie, powiedz mi, co mam robić. I Chrystus mówi: chodź za mną. I my wiemy, że tym światłem, jak my dzisiaj, popatrzcie, jak my wchodzimy do kościoła, my mamy tą menorę, krzyż Chrystusa. To jest to światło. Chrystus powiedział o sobie: ja jestem światłem świata. Chrystus rzuca światło. My, którzy się gromadzimy jako Jego uczniowie, wiemy, czym jest ta ofiara. Ta ofiara jest życiem Chrystusa, który się wydaje. Życiem Chrystusa, który potem mówi do nas: to czyńcie na moją pamiątkę. Żeby nasze życie było święte, nasze rodziny, nasze małżeństwa, potrzeba nam, kiedy się gromadzimy, pozwolić Chrystusowi oświetlić nasze życie.
i zrozumieć, czym jest Eucharystia. Że Eucharystia zaprasza nas do tego, żeby Chrystus w nas uczynił z nas ofiarę, która się wydaje za życie drugiego człowieka, tak jak On wydał się za nas. To jest to światło. I to jest coś, ta świątynia ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, dla uczniów ze wszystkich narodów, a nie ma być jaskinią zbójców. Wiecie, czym była jaskinia dla zbójców? Jaskinia dla zbójców była miejscem, gdzie oni się chronili, gdzie czuli się bezpieczni. Tam rabowali, mordowali, gwałcili, a potem chowali się do jaskini i mówi, tu nas nikt nie dopadnie. Nie? Uczeń robi co innego. Uczeń przychodzi do świątyni po to, żeby otrzymać światło, żeby móc wrócić do swojego życia i wobec tych, którzy mordują, zabijają, gwałcą, mówią złe słowo, traktują źle, dawać swoje życie, tak jak Chrystus. A zbójcy to są ci, którzy w swoim życiu traktują drugiego źle, nie potrafią kochać, nie potrafią przebaczać. Nie tylko, że nie potrafią, nawet nie chcą tego robić. A potem przychodzą do kościoła, mówiąc, Panie, tam jest piekło, tam jest piekło. Tutaj przez chwilę poczuję się bezpiecznie. Chrystus mówi, to jest prawdziwe zbezczeszczenie świątyni. Dlatego dzisiaj to słowo przychodzi, żeby dotknąć naszego serca i mówić, ale czym jest to miejsce dla was? Jaskinią zbójców? Gdzie przychodzicie tutaj, nie wiem, modlić się o nawrócenie innych? Czy przychodzicie tutaj, żeby modlić się o swoje nawrócenie? Żebyście mogli być i kochać tak, jak ja kocham, przebaczać tak, jak ja przebaczam. A Chrystus przebacza tym, którzy źle czynią, którzy zabierają Mu życie. Nie? I to jest ta menora, ten krzyż potężny, który mamy, to światło, które oświetla tą ofiarę, daje nam znaczenie, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, po co sprawujemy Eucharystię, żeby ta Eucharystia przemieniła nas. A więc dzisiaj słuchamy Go z zapartym tchem, my, którzy przychodzimy z naszego życia. To słowo jest do nas wszystkich, tak jak tu jesteśmy. Nikt nie jest wolny. Ja jestem pierwszy, który słucham tego, nie? Bo łatwo użalać się nad sobą, mieć pretensje do wszystkich innych, mówiąc, a dlaczego mnie tak traktują, a jakim prawem mi tak powiedzieli, a co to w ogóle jest. Łatwo jest przyjść do Pana Boga i się pożalić. Ale o wiele trudniej, ale Bóg pociąga nas, nie? O wiele trudniej jest przyjść mówić, Panie, naucz mnie dzisiaj kochać tak, jak Ty kochasz. Daj mi dzisiaj, żebym nie zmarnował tej ofiary, nie zbezcześcił Twojego ciała, tylko rzeczywiście przyjął je, żeby ono we mnie wydało owoce, słodkie owoce.